podejmowane w Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Konarzewie z uwzględnieniem, do kogo będą adresowane, jakie schorzenia będą rehabilitowane i lub jakie metody rehabilitacyjne będą dostępne w CRK w Konarzewie, w jaki sposób będzie można skorzystać z działań rehabilitacyjnych, kto będzie takie zajęcia prowadził, z jakich funduszy będą one finansowane. Odpowiedź, zapytanie nie dotyczy przedmiotu kontroli. Zaraz mam pytanie. Kościół powodowaliśmy, a nie Centrum Rehabilitacyjnego. Czy mistrzowskie kursy skrzypcowe prowadzone przez solistkę Royal Academy of London, już nie przytoczę imienia nazwiska, czy to jest w ramach rehabilitacji w tym obiekcie? To jest pytanie? Bo taka informacja jest na obiekcie. Ale to jest pytanie, na które oczekuje Pan odpowiedzi? No tak. Czy to jest zgodne z tym, co podmioty, które dofinansowały... Tak, to zapłaciliśmy. Jako gmina... To jest element rehabilitacji. No nie, no trzeba tak zadawać pytanie, czy tak jak w poprzednich przypadkach, tutaj co Państwo piszecie, że nie dotyczy czerwności kontroli, pytanie zadane z ostatnim zdaniem, czy za to właśnie gmina zapłaciła, no już dotyczy. Mistrzowskie kursy skrzypcowe prowadzone przez solistkę Royal Academy of Music in London, Królewska Akademia Muzyczna w Londynie, Martę Jaśminę Pawłowską. Ja mam pytanie, czy w tej sytuacji jest to bezpłatne czy komercyjne? No trzeba też mówić. Jeżeli pada takie pytanie, no to pewnie sprawdzimy. No, w moim pojęciu w kulturze to się mieści, w rehabilitacji pewnie ciężko, aczkolwiek no, jest rehabilitacja przez muzykę. No. Również, to nie przepraszam, nie, ja bym się z tego nie śmiał, jest rehabilitacja przez muzykę, to bardzo skuteczna, więc, aczkolwiek nie przypuszczam, że akurat w tym to było założenie takie, przy czymś takim, nie, w kulturze, no moim przekonaniu to się nie śmiał. Chciałbym się popytać tych wszystkich burmistrzów, dodatkowo, jak dawali pieniądze, to myśleli o tym, że będą tam ci, co nie mogą chodzić, rehabilitują, usadzą na wózku i będą mieli na skrzypkach, tak? No, jeśli chodzi o lewą, będą się chodzić. O lewą część to pomieszczone nie dawali. To jest jakieś... No to jest szczególnie, ale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych też. A to dotyczy tej części. I na korytarz. No jeżeli ktoś za to robił przy tej okazji komercyjne kursy tego innego typu, to coś dziękuję. Czy z tego co wiem, to tam jedna z pracowni na przykład w Promyku jest nauka gry w jakiś sposób uspołeczniania przez muzykę. To nie możemy uogólniać, że generalnie muzyka nie służy do rehabilitacji. Są kursy. Jeżeli tu pisze kursy, to się pytam, czy to jest. Mm-hmm. Nie wiem, no ja pierwszy słyszę o tych kursach. Przejeżdżam tam codziennie, nie widziałem. To zapraszam do obejrzenia plakatu, który ten budynek jest. Ale niech pan przystanie. A, no urzędzie. Urzędzie to pana bez urzędzie to sam plakat pisze. Ja mam nie doczytałem tego, co na ścianach. Może nie zauważyłem. To jest akurat na wejściu. Dobrze, to wracając jeszcze tylko do Witalii. Panie skarbniku, ja chciałbym, żeby Pan przygotował też, kto wyposażył obiad w kuchnię, czyli faktura i umowa na to, oraz przetarg w ogóle na całe wyposażenie w tym obiekcie. A jeżeli było kilka przetargów, to... Znaczy był jeden przetarg, te dokumenty oczywiście przygotujemy, ale też były udostępnione w trakcie kontroli CK. Nie było. Przetarg. Na wyposażenie. Ja sobie zdaję sprawę, ale ja nie mówię, ja tylko mówię, że były do Państwa udostępnione. Ale to mamy pełną świadomość, ale chcemy do tego wrócić. Okej, okay. Tak. I zapisane. To były na wyposażenie, na zakupach. Wątpliwości mogą rodzić się również później. Dobrze, ponieważ jest godzina 14.53, a ponieważ trzeba jeszcze przygotować pytania do formy pisemnej, w takim razie jestem zmuszony przerwać posiedzenie komisji. Kiedy teraz panowie moglibyśmy wznowić? Czy poniedziałek 10.30? Żeby urząd znowu przynajmniej miał ten jeden dzień na... To
Dokładnie, zostawiacie na Państwo znowu jeden dzień. Dobrze, czy wtorek? Ja wyproszę tak, 10:30. W takim razie wtorek.